No już od dobrych kilku minut stoję. Wyprzedził mnie. Gdyby mnie nie wyprzedził, to może bym pojechał już. A tak to stoję. Sznur samochodów za mną, ciężarówek. To bo wszyscy przejeżdżali płynnie, a ten się zatrzymał. No tego zatrzymali. Nie wiem, czy był za wysoki. Nie mam pojęcia. Coś tam chodził. Tak jakby chciał opuścić naczepę. Nie mam pojęcia. No zamknął drzwi. Może pojedziemy. Bo teraz pytanie, czy pozwolą mu jechać, czy każą mu zjechać na bok. Ruszył. Zjeżdża z bagi. Kazali mu zjechać. Tego puścili. Teraz moja kolej. Nie jestem ani przeładowany, ani za wysoki. Mogę jechać. A pan Fin, proszę, stoi tutaj do kontroli. Gonił. No, Austriacy nie są fajni podczas kontroli, bo oni mają geny niemieckie. Czyli są zero-jedynkowi. Nie ma tak, no dobra, prawie jest dobrze. U nich czegoś takiego nie ma. U nich po prostu jest albo nie ma. Jeżeli pół centymetra za wysoki jesteś, kara. Siód przeciążony minimalnie, kara. Widzicie ten parking ogromny, teraz jest pusty o tej porze. Ale jest duży. Wracamy na autostradę. Kolega mój, asfaltowy kowboj, nocował tutaj chyba wczoraj czy przedwczoraj, bo wrzucił zdjęcia swojej pięknej Scanii, bo ma tą nową, nie SKR-kę, ale i tak piękna. I sobie tutaj nocował. Ja gdzieś też mam zdjęcie właśnie z tego parkingu, jak tutaj nocuję. Jak człowiek wjedzie do Włoch, to już luz. Włosi mają już wszystko gdzieś. Co prawda wiem, że są problematyczni i czasami potrafią zrobić z nich widły. Ja się z ich złośliwością nie spotkałem, natomiast słyszałem o takich przypadkach. Generalnie większość Włochów chyba gdzieś czy jesteś taki, siaki, owaki, a po prostu się muszę. zupełnie zwierzak. Już to nadajnik jest, ale coś tam jest. Fajnie, że jesteście ze mną i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.